On po prostu udaje jazdę autobusem. Lepszy gościu nie mógł mi się trafić na sesji w GTA. Boże, to jest genialne. Siemaneczka, jestem Lucek. Przez przypadek odkryłem bardzo dziwnego glitcha w GTA Online. Ty! Patrzcie na minimapkę. Ja w tym jetpacku jestem niewidoczny. Możecie być niewidoczni przez nielimitowaną ilość czasu. Co musicie zrobić? Musicie sobie do waszego Avengera zainstalować tą najnowszą opcję, że jak włączycie sobie lewitację, czy tam utrzymywanie waszej wysokości automatyczną, o, w ten sposób, to wchodzicie sobie tutaj, wchodzicie sobie Avengera, engage autopilot, właśnie, chodzi o autopilota. Włączacie sobie autopilota i w momencie, kiedy macie to najnowsze ulepszenie do Avengera, że jesteście niewidoczni na mapie w trybie autopilota, wchodzicie sobie do środka i co robicie? Wchodzicie sobie do... używacie jetpacka, widzicie, że na minimapce teraz mrygam i startujecie jetpackiem. I zobaczcie, wasz jetpack teraz mryga i ja jestem niewidoczny w tym momencie dla innych graczy. Co ciekawe, mogę wyjść z tego jetpacka, wziąć sobie na przykład czołg i absolutnie nikt, czy w ogóle jakikolwiek inny pojazd, i absolutnie nikt nie będzie się mnie spodziewał, że jestem w jego pobliżu. Serio, i tylko tyle. Mogę sobie wyjść z tego pojazdu i robić, co mi się podoba. Przez cały czas będę niewidoczny. Ciekawe, co, widzicie, teraz jestem na nogach. Dalej jestem niewidoczny na mapce. Gościu w jakiś dziwny sposób ode mnie ucieka. Ale już sprawdziłem to z Bachusem i... serio, nie widać mnie na mapie. Powaga. Teraz gościu jedzie w moją stronę. Kompletnie niczego się nie spodziewa. Dalej moja postać jest niewidoczna na mapce dla innych graczy. Mogę udawać teraz NPC-a i absolutnie nikt nie zwróci na mnie uwagi. Okej, będę udawał samochód ruchu ulicznego. Patrz, nam próbuje coś walczyć z NPC-ami. Ściga go policja. Próbuje zabrać po... zaraz skinie, zobacz. Jedziemy za... kurde, jadę pod prąd. NPC-a nie jadą pod prąd! Pojadę tutaj. No nie ogarnia typo. Nie wiem, to jest jakiś glitch, on jest świeży. Ja myślę, że go niedługo załatają. Dobra, ścigajmy tamtego typa. Ja będę udawał NPC-a. Teraz udaję, że policja ma sygnały i wiesz. Dobra, zajedziemy mu drogę zaraz. Zwiewa. Co on robi? On ludzi przejeżdża. Co za gość? Psychol jakiś. Pa, pa, pa. O kurde, on chciał zabić tych typów tutaj, a zabił mnie. Kurde, mam teraz wrażenie, że glitch nie działa, ale mówię wam, on działa, no. Dobra, wsiądę do innego samochodu. Czekaj, 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 spróbuję go jakoś zepchać. Jedziemy, jedziemy za nim, gonimy go. Uwaga. Okej, okay. Gdzieś tutaj zakręcił. Nie zwrócił na mnie uwagi, okej. Okay. Ciekawe, czy zwrócił uwagę na to, że wokół niego przejechał 400 razy komet czerwony. Dobra, jedziemy sobie powoli. Pa, pa, pa. Czekaj, czekaj. Co on zrobi? O kurde, samolot! Pa, pa, pa. Oho, oho. Czekaj, czekaj. Wyciągnął wyrzutnię rakiet. Coś tam, coś chyba się skapnął. Coś tam próbuje. Ale kurde, nie wiem, no. Te trzy crossfire'y. Cztery, pięć! Kurde. Weźmy czerwonego crossfire'a. O, idealnie. Okej. Okay. Jedziemy, jedziemy. Aha, bo ten się tutaj z tym odrzutowym bawi. Ale na mnie w ogóle nie zwraca uwagi. Wygoniłem go, jadę powoli, udaję bota. Kurde, muszę w drugą stronę teraz jechać. Okej, okay, wjechali tam, wjechał sobie do garażu podziemnego. No tam jako bot nie mogę pojechać do garażu podziemnego. Muszę się z nim zderzyć, jak już to gdzieś tutaj na tych drogach publicznych, nie? Pa, pa, pa. To było zbyt takie, wiesz, oczywiste, nie? Ale będę stał w tym miejscu? Ciekawe, czy ogarnia, ty. Nie wiem. Tutaj jest w ogóle jakiś inny gracz, gdzieś się stegował. Muszę zmienić furę. Bo to już będzie zbyt oczywiste, jak dwa razy go uderzy ten sam crossfire. Czekaj, czekaj, czekaj. Co on robi?
Chyba się skapnął ty. Nie wiem. Dobra, odjedzie dalej. Zmieniał furę na inną. Może... Zobaczymy, gdzie... Czekaj, bo tu mamy drugiego gracza. Ty, to jestem chyba ten typek, którego już spotkałem wcześniej. Jedzie. Jedziemy za nim, ty. O kurde, dostałem bounty, za co? A, bo ukradłem ten samochód, okej. Kurde, po każdym zderzeniu powinienem wymieniać furę. Znaczy, bounty mnie nie interesuje, dlatego że i tak inni nie widzą mnie na mapie, więc... O, ciekawe co zrobi ty. To on próbuje chyba strzelać, ale nie ma czym. Bo faka pokazał, ej. Czy on się skapnął, że... Co on robi? Czy on się skapnął, że jestem graczem? Nie wiem, ale to czas na zmianę fury. Co bierzemy teraz? Tutaj mamy coś. O, znowu crossfire, dobra, może być. O kurde, tym razem policja mnie goni. Kurde, nie mogę zjechać tu tak na pobocze, bo się skapnie. Że ja to ja. Muszę udawać ruch uliczny. A nic, żadnych kasków, takich o rzeczy. Chociaż te postaci w GTA, co mamy, one już z reguły są takie wyróżniające się, jeśli chodzi o te postaci tutaj w GTA, nie? Najważniejsze jest to, żeby wiesz, być na drodze, nie? Nie zjeżdżać gdzieś tam dalej, bo ktoś się może po prostu skapnąć, nie? Że ja to ja. Gościu chyba sobie sprowadził kometa do garażu. To jest jakiś nowicjusz ten tutaj. Saif jakoś tak nazywa. 52, on dopiero grę zainstalował i pokazywał faka. Jakie to słodkie widzieć takiego nowicjusza, kurde. Dobra, tutaj ktoś przy nocnym klubie się kitra. Stoi chyba przy swojej furce. Gdzie do nocnego? Tutaj czasami boty jeżdżą koło tego nocnego klubu. Wiesz, tak sobie o zajeżdżają, cyk. Co on zrobi? Nic nie zrobił, ty. Nie skumał, że jestem graczem. Dobra, idziemy w tą stronę. Ale beka, ej. Tutaj pokażę z tej strony. Tutaj ktoś w sklepie sobie kupuje ubrania obok. Okej, okay. Stoi tam jeszcze. I zajeżdżamy znowu do tego typa. Tutaj. Co się tu wyprawia? Okej. Nie pojechał nawet za mną. Ty, patrzy na mapkę, patrzy, czy widać tu jakiegoś gracza. I ma zdziwko, nie? Okej. Okay. Dobra, jadę szukać kogoś innego. Oho, jedzie ktoś z naprzeciwka. Pa. Strzela mnie! Nie zabił mnie, ty! Tylko wkurzył się na mnie jako na trafika. Nawet nie spojrzał, kto jest za kierownicą. No bo ej, ile razy grając w GTA patrzysz, jaki bot siedzi za kierownicą? No prawie nigdy, nie? Dobra, zmieniamy furę, bo ta jest zbyt potłuczona już i na kapciu. Kurde, wszyscy są AFK, what the hell? Tu mam jakiegoś typa. Też jest AFK, kurde. Jakiś cwaniaczek, bo widzę, że wszystkich zabija tam. Ale jakbym wziął jakiś pojazd bojowy, to nawet bym mnie nie widział, nie? Wziął jakiś pojazd opancerzony, na przykład Night Sharka, i próbuje tam swoich sił. A co jakby mu trochę przeszkodzić? Czym najlepiej? Czymś szybkim i niewidocznym. Tylko czym? Zobaczcie, mogę zmieniać pojazdy, mógłbym nawet w czołgu jeździć. Dobra, nie będziemy go namierzać, bo się może skapnąć. Na pewno zdaję sobie sprawę, że może go atakować depresor. Dlatego my właśnie depresorem nie zaatakujemy. Zobaczmy. Zabiera mi diamond. O, czekaj, bo to jest... Jest tutaj. Okej, jest... Jestem niewidoczny. Ale gościu chciał się zabawić. Zobacz, jakie jaja, ty. Oni mnie mogą teraz widzieć, wiesz? Patera. Ja nie wiem, czy oni mnie widzą na mapie, czy nie. I co się dzieje? Gościu chyba mnie nie widzi, bo włączył sobie mapkę, żeby zobaczyć, co się dzieje. Oj, ale ten glitch jest OP. Ty, te typy mnie chyba nie widzą. Nie, dobra, samolotem mnie namierza gdzieś tam. Samolotem mnie na bank namierzał. Ale teraz te rakiety w opresorze są za słabe, nie? Więc nie dam rady go ściągnąć. No, za słabe są. To nic. Powinniśmy tutaj zakończyć misję, wydaje mi się. Woo!
Misja gotowa. I dalej jestem niewidoczny po skończeniu misji. Oh my god. Oh my god, to jest... Acz teoretycznie mógłbym zrobić to, wiesz, będąc w ukrytej organizacji, ale i tak, no, uciekam stąd, nie? O, gościu, są najemników, żeby mnie ściągnąć. To jakby nie było warte grzechu, bo i tak przecież... Co, 9000, nie? Ale ile zabawy! Dobra, wracam do udawania ruchu ulicznego. Mój Avenger dalej jest w powietrzu, zobaczcie. Nikt go jeszcze nie ściągnął, co prawda nikt go też nie widzi na mapie, ale... To ja już bym dawno rozwalił czegoś Avengera. Fajna zabawa i nic nie kosztuje. Ej, i też ma taki sam samochód, nawet ten sam kolor. Ale ma też nagrodę za głowę. Co tu się stało? O kurczę, akurat w tym momencie musiał wyjść! Cholera! Używanie gliczy po to, żeby kogoś pokonać, to jest słaba zagrywka. Dużo osób używa tych gliczy na niewidzialność, na... bycie nieśmiertelnym i mówię tutaj o grze konsolowej, gdzie nie ma, wiesz, żadnych tam cheat menu ani nic takiego. Są różne glitche na oszukiwanie i ludzie tego używają. Moim zdaniem to jest mega słabe, nie? Ale taka zabawa, że komuś zajeżdżasz drogę, jest mega fajna. A taka, tak jak zrobiłem tą misję z tym diamentem, nie? Że gościa tam zaskoczyłem w tym miejscu, no. No można tak tego użyć, ale to nie jest sportowe zachowanie, nie? Bo to jest tylko błąd gry, który ja wykorzystuję i tyle. Skręcamy sobie cyk. Najlepsze, najlepiej by było zajeżdżać drogę na, wiesz, wąskich drogach czy coś, nie? Ja coś tam kombinuję. Gdzie jakąś misję zrobić? Autobus bierze, okej. O co tu chodzi? Będę jechał jak bot. Co on robi tam? Jakaś misja? Nie wiem, nie znam tej misji z autobusem. Dobra, spróbujemy sobie tu zjechać, skitram się. Okej, okay. Zobaczymy co on tu kombinuje, nie? Taka zabawa wchowanego, ja muszę udawać, wiesz, ruch uliczny. Oho, gość zaczyna ruszać, w końcu czekałem na niego tutaj, nie wiem, z 40 sekund, jak nie więcej. Więcej, dwie minuty chyba. Rozbił się autobusem, ty. Dobra, jedziemy za nim. On robi jakąś misję, ty. Co on robi, ty? To jest jakaś misja? Ja jej chyba jeszcze nie robiłem z autobusem. Czekaj, będziemy za nim jechać, będziemy go śledzić. Ty, on chyba jest autobusiarzem w rzeczywistości. On jedzie według zasad ruchu ulicznego, ej. I co dalej? Co on robi, ty? On robi jakąś misję na bank. Dobra, nie mogę tak długo stać, bo będzie mnie podejrzewał, że jestem graczem albo coś. Musimy teraz zmienić samochód, bo za długo miałem ten jeden ten sam. Dobra, żeby nie trąbił. Cholera. Policja zaczęła mnie ścigać. Przed Lestera zadzwonić. Zajadę jak typowy bot. O, gdzieś tu. I zobaczymy. Jaka misja detektywistyczna, nie? Dobra, gdzieś tam wyjechał. W ogóle jak ładnie jeździ, z niczym się nie zderza. Stara się. Dobra, jedziemy. Jedzie według, wiesz, zasad ruchu ulicznego, wiesz. O, no, nie wiem, chyba nie przestrzega świateł. Jedzie przez czerwone, okej. Okay. Ale tam trzymał się tych znaków poziomych, pasów i tak dalej. Dajcie znać, czy to jest jakaś misja? Nie mam pojęcia. Okej, tu gdzieś zajechał. Dawaj, stukniemy go. On chyba jakoś robi misję. Musimy go od frontu stuknąć, bo tak to będzie zbyt oczywiste, nie? Tu się zatrzymał na czerwonym świetle. Coś, on coś dostarcza, to jest jakaś misja, ej. Ale musimy go stuknąć od frontu, bo jak go uderzę tak od tyłu, to będzie zbyt oczywiste, że coś jest nie tak. Ej, mam pomysł. Przebiję mu koło. O! Oho, skręca gdzieś w jakąś uliczkę chyba. Ha, jedzie do szpitala. Okej. Okay. Gdzieś się tu kitra. Muszę mu przestrzelić oponę. I skapnie się, nie? Dobra, wsiadamy. Szybko wsiadaj! Weźmy sobie czerwonego kometa, o. Nie wiem, czy ja mu przypadkiem jakiejś misji nie sfailowałem teraz. Rozgląda się, czy jakiegoś gracza nie ma w pobliżu. Idealnie, bo tu akurat skrzyżowanie jest, ty. Patrz. Jedzie z tymi kapciami. Ale beka. Dobra, jedziemy za nim. Kurde, znowu muszę samochód zmienić. To jest jakiś inny gracz jeszcze. Jedziemy za nim. Pojechał pod prąd, okej. Okay. Nie wiem, to jakaś misja jest chyba. Dobra, muszę zmienić furę szybko. Dobra, wyjeżdża typu autobusem. Będzie jechał pod prąd. Błagam, jedź pod prąd.
O Boże! Zrujnowałem mu dzień chyba, ej. Znowu muszę zmienić samochód. No zobaczmy, stoję na światłach, bo są czerwone. Co on robi, ty? Gościu próbował do podziemnego parkingu wjechać tym autobusem? Dobra, to na bank nie jest misja. On po prostu udaje jazdę autobusem. Lepszy gościu nie mógł mi się trafić na sesji w GTA. Boże, to jest genialne. Czekaj, jedzie jakiś gościu sprzeciwka? Dawaj, zajdziemy mu drogę. Pa. Ty, on się zlagował i przeniknął przeze mnie. Cholera, no. Dobra, wsiadł do fury. Ciśnie sobie tu bączki. Po co on jeździł tym autobusem? To jest, ja nie wiem, to jest jakaś misja? Dziwne to jest. Może kupił autobus, bo chciał zobaczyć, co się autobusem robi, ty. Dobra, zmieniamy furę, bo to już będzie zbyt oczywiste, jak będę go korwetą znowu ścigał. Ale ten typo jest genialny, on robi jakieś dziwne akcje w GTA. To jest tak, jakbyś komuś w mieszkaniu zamontował kamerkę. Wiesz, jak jakiś zboczeniec i podglądał, co ktoś robi, nie? Zrobimy mu prawdziwe piekło z życia w Los Santos. Nie będę do niego strzelał ani rzucał mu granatów. Po prostu zrobimy mu piekło trafikowe. Dobra, zobaczmy, co typ robi. O kurde, wjechał do garażu. Dobra, będę do niego czekał, bo to jest złoty gość. Ale kleszcz czasami całe życie czeka na to, aby wskoczyć na zwierzynę i złożyć jaja. Więc ja też poczekam. Kurde, niestety typo wyszedł z gry. Ach, nie opłacało się czekać. O, tu mamy jednego gościa. O kurde, on zabijał akurat NPC-ów i przypadkowo zabił mnie! Czy mam na 100% pewność, że nie wiedział, że jestem graczem, no. Idzie. No, zobaczymy, co zrobi. Czekaj, biegnie do furki? Nie. Co on robi? Stoi i nic. Ja mam włączoną furę, szkoda, że w GTA nie da się wyłączać, nie? Ładnie zaparkowałem, no bo to by tak zaparkował raczej, nie? NPC. Okej, gdzieś tam wbiegł. Do budynku? Robi jakąś misję? O kurde. Chyba tak. Nie, tu można kupić sobie posiadłość. Okej. Okay. To ciekawe, dobra, zmienimy pozycję. Tu jest garaż! Serio? Faktycznie, tu można coś kupić. Okej, okay, skoczył do wody. Co on wyprawia? Płynie na drugą stronę? A, tu ma jakąś łódkę. Batyskaf! Okej, okay, to nie mogę udawać raczej batyskafu. Ale wiesz co, on mnie zabił, nie? Teoretycznie. Co on wyprawia? Dobra, dawaj mu przyczepimy bombę. Dobra, teraz muszę zmienić furkę. O, jest tutaj. No i normalny ziomek to by od razu mi strzelił headshota, nie? Ja podejrzewam, że jemu się już nie chce grać. I w tym momencie wyłącza PlayStation. Jedziemy do następnego typa. Tutaj ktoś próbuje chyba furę stuningować. Jedziemy. Tutaj czasami też boty jeżdżą. Bardzo rzadko, ale nieraz się zdarza. Kurde. Dobra, muszę zmienić kometa na co innego, jeśli mam jeszcze tego gościa gnębić. Ach, trochę mam rzuty sumienia, że takich typków denerwuję, ale z drugiej strony. On próbował stuningować Suprę w zakładzie u Benego. Dopiero teraz ogarnął, że można pojechać do Los Santos Customs i zrobić to samo. Okej, okay. No to musiał na niego poczekać chwilkę. Znowu. Dobra, poczekamy na stacji benzynowej. Stuninguje swoją Suprę A80, a my wtedy wyjedziemy. O! Jezu, w końcu ten gościu wyszedł! Stuningował świeżo swoją Superkę. Oj, było warto! Świeżo stuningowana Superka. Come on! Typo pojechał do następnego warsztatu. Chyba będzie chciał naprawić? Nie, co on tam robi? Coś do jakiegoś innego gracza pojechał pochwalić się swoją rozbitą Suprą. Chłopie, jak ty jeździsz? Tutaj ten typek był AFK, chyba przez 3 godziny w końcu wsiadł do swojej fury. A tamten Suprą gdzieś pomyka. Dobra, ja udaję bota. Jedziemy sobie tutaj. Pyk. Tutaj próbował wyskoczyć tą Suprą. O, jest na drodze szybkiego ruchu, super. Tam mogę go zderzyć bez żadnych konsekwencji, wydaje mi się. Chociaż nie, jedzie dalej tą drogą główną tutaj, okej. Okay. Czekaj. A co się tu wyprawia? Czy oni będą się zabijać? Oh shit, gruba akcja. Ty pomógł mnie zabić w każdym momencie. A nie, czekaj, to przeżył ten, co był AFK przez 3 godziny, okej. Okay. Ale patrz, mnie nie zabił, nie? Ja pierniczę, rozwalił jego świeżo zrobioną Suprę.
wsiadłem sobie do myśliwca i wyłączyłem tryb niewidzialności, to dopiero ten glitch przestał działać. Także to jest jedyny chyba moment, kiedy ta niewidzialność jakby przestaje działać. Jest to na bank glitch, bardzo prosty do wywołania, nie trzeba tam robić jakichś dziwnych manewrów. Na obecną chwilę można całkiem fajnie się pobawić. Także no... Już nie wspomnę o tym, że no masz ogromną przewagę nad innymi graczami, nie? No, mówiąc krótko, nieuczciwą, prawda? No ale jest to śmieszne, jak chcesz się pobawić, wiesz, tak bardziej można powiedzieć uczciwie, nie? To naprawdę można ciekawe rzeczy porobić, tak jak na przykład udawać ruchu liczby czy coś. Śmieszne to jest. Moi drodzy, dzięki wam bardzo, że byliście na tym odcineczku. Ja was zapraszam na następny. Trzymajcie się, na razie. Hejas!